Czy możemy dodatkowo podziwiać, jak piękne jest to lotnisko? Tak wygląda nasz pociąg. Cały jest w Hello Kitty. A tak wygląda Starbucks w Kyoto. Witajcie! Zaczynamy wycieczkę! Jedziemy do Japonii! Jedziemy tam z okazji rocznicy naszego ślubu, która jest dokładnie jutro. Jest 3:47 w nocy. Brisbane, Australia. Teraz wsiadamy w pierwszy samolot. Czekamy 4 godziny. Drugi samolot. W końcu jesteśmy w Japonii. Godzina drogi. I o około 20 czasu japońskiego, czyli 21 czasu tego, będziemy w hotelu. Także życzcie nam powodzenia. Mamy allowance 20 kilo. Raczej mamy jakieś 17. O, 16. Właśnie mamy pierwszą kawkę dzisiejszego dnia. Przed nami jeszcze jakieś 100 godzin drogi. Jest 5 rano. I czy będziemy jedynymi osobami na lotnisku, które o 5 rano jedzą burgera? Tak. Ale następne lotnisko, na które jedziemy, może nie mieć w ogóle miejsc do jedzenia, bo jest po prostu bardzo małe i tak zostaliśmy ostrzeżeni, że może tam nic nie być. Dlatego też teraz jemy. Potem na samolocie nie mamy jedzenia, dlatego może to być nasz ostatni posiłek dnia. Patryk się uczy japońskiego. No powtarzaj panią, pana. Jak było cześć? Konnichiwa. Konnichiwa, to każdy zna. No. I jeszcze co było? Sayonara. Sayonara to i sumimasen. Sumimasen, co to było? Przepraszam. No. I jeszcze jak było, nie rozumiem? A chciałabyś, żebym zapamiętał. Aha. Coś tam asen. To takie podstawowe słowa nasze. Jak to się nazywa w ogóle? AirTag. Tutaj mamy w torbie, mamy AirTaga, tu Patryk ma na telefonie. I jak ktoś ma iPhone'a w pobliżu torby, to... bo nasza torba jest tutaj. To po prostu nam pokazuje, że torba doleciała już do Chin, pokazuje lokalizację, to po prostu ktoś musi mieć iPhone'a w pobliżu i wtedy ono się łączy, a my potem, jak już jesteśmy blisko, to na telefonie możemy sobie dokładnie lokalizację tego znaleźć. Polecam, dobra inwestycja. Ta inwestycja, one nie są drogie. Nie, 100 zł jakoś. No. 150. No. A przynajmniej wiadomo, że torba doleciała, nie? No. Jak się zgubi, to ludzie używałem, żeby odnaleźć. No właśnie, też można. Patrzcie, jak tutaj wokół lotniska w Cairns jest ładnie, tropikalnie wręcz. Tutaj tak rośnie, tutaj wszędzie drzewa. No może chmury nie zapowiadają najlepszej pogody, ale naprawdę jesteśmy pod wrażeniem, jak to bardzo ładnie wszystko wygląda. Teraz czeka nas ogólnie kolejny lot, 3-godzinny. Ja muszę przyznać, że po 14-godzinnym locie, który przywiózł nas z Dubaju do Brisbane pół roku temu, ja wciąż nie odpoczęłam i wciąż jestem troszeczkę zrażona do latania, bo ten lot naprawdę sprawia, że przeżywasz całe swoje życie w ciągu 14 godzin. Myślisz o całym swoim życiu, jakby, wiecie, siedzicie w jednym miejscu, jest mało miejsca, jeszcze obok mnie wtedy siedział taki chłopak. On się w ogóle nie ruszał. Ja nawet do toalety się bałam go uderzyć, bo... uderzyć, znaczy ruszyć, żeby pójść, bo on spał cały czas. Ach, to były ciężkie 14 godzin. A teraz 6 przed nami. Jeżeli będzie tyle samo miejsca, co mieliśmy teraz, to będzie ciekawie. Raport z podróży, wyszliśmy z domu dokładnie 15 godzin temu. Teraz już prawie dolatujemy, za 40 minut lądowanie. Jeszcze podczas lotu pani nam dała takie kartki do wypełnienia, gdzie musieliśmy po prostu napisać, że nie przewożymy żadnych niebezpiecznych rzeczy i podać nasz adres, gdzie się zatrzymujemy. I jesteśmy w Japonii. Pokaż, jak się cieszysz. I już jesteśmy. Przyjeżdżając do Japonii, nie zapomnijcie kupić sobie kartę SIM. Tutaj na miejscu, albo można też przez internet zamówić. My akurat mamy spoko, bo mamy z naszym operatorem taki deal, że płacimy $5 dziennie i w cenie mamy 5 giga internetu. Czy możemy dodatkowo podziwiać, jak piękne jest to lotnisko? Różowe, bramki od tam, gdzie sprawdzają paszport i wszystko też były różowe. No przesłodko. I wszędzie są takie bajkowe, nie bajkowe, takie, o, jak tam na przykład, takie animowane reklamy. Już w ogóle nie skomentuję tego, że przy lądowaniu mieliśmy
Gdzie jest Patryk? Tu. Przy lądowaniu. Nagle rozpętała się jakaś wielka burza. W sensie nie wiem, czy nagle. My jak lądowaliśmy akurat, była wielka burza. Pioruny, całe światło się świeci, w sensie całe niebo podświetlone. Tak jak właśnie tutaj na tym filmiku, co wstawiłam. A 5 minut wcześniej było tak, jak na tym filmiku. Czyli świeciło słońce i było wszystko pięknie. Tak wygląda nasz pociąg. Cały jest Hello Kitty. Tutaj widać za ludźmi, jak siadają. I mają nawet takie Hello Kitty tutaj. Gdzie idziemy? Nie wiem, nie ma tej stacji. Nasza podróż z lotniska trwa już ponad godzinę. Bo nic nie rozumiemy, nic nie jest dobrze oznaczone. No nie jesteśmy na razie zadowoleni z ogarnięcia Japończyków. Nie da się w ogóle nic przez internet kupić, bilety papierowe. No ale tak to jest, nie ma co narzekać. Tutaj? Znalazłam? Subway Pani Maci Light. O, jednak jest oznaczone. No widzisz. I po co narzekasz? Tak maszyny wyglądają na... O, można sobie fotkę cyknąć też. To wszystko na peronie. Więcej maszyn. Co tu jest w maszynie? Sprzedają pot. Pot? No tak. Zapisane słowo. To po angielsku, po polsku znaczy pot. Ciekawe. Słodycze, wszystko na peronie można kupić. Nie trzeba w ogóle się z niego ruszać. Biorąc pod uwagę, jak nam dobrze idzie, to chyba się z niego nie ruszymy. I będziemy tutaj nocować. Twoje pierwsze kroki na zewnątrz w Japonii. Oczywiście w McDonald's. Znaleźliśmy nasze metro. Uhu. Zwycięstwa. Jest 21. Przypominam, że nie śpimy od 4 rano. A ja tak bardzo chcę się wykąpać. O, widzicie, tutaj jest, jest napisane po boku, że jest boarding point for women only. Ciekawe, więc my musimy stąd iść. Chodź, bo cię nie wpuszczą. A to akurat bardzo mądre. Narysowali na podłodze linie, jak się mają ustawiać ludzie. Tutaj, że wychodzą. Proszę bardzo, to jest, to mi się podoba. Tak powinno być wszędzie. Teraz proszę bardzo, jak wygląda nasz pokój hotelowy? Czasno. Czasnik, nie wiem co. Na zdjęciach wyglądał o wiele większy. No, zdecydowanie. Przechadzka po pokoju to właśnie wam zrobiłam. Tak to wygląda. Tam, gdzie Patryk stoi, się kończy, tu się zaczyna. Tu jeszcze są drzwi, które wyglądają jak drzwi od sejfu, ale są do łazienki, zakładam. Tak, no okej, jest prysznic, jest umywalka. Okej. Okay. Tego, jaki budzik, jaki zegarek. Budzik? No. Aha, zegarek wbudowany normalnie w szafkę nocną. Zamawiałam ten hotel przez Booking. Za jedną noc kosztuje on $94. Tutaj na przykład to jest złoty. Na zdjęciach wyglądał zdecydowanie ładniej i wyglądał na większy, ale ma bardzo fajną lokalizację i jest przy metrze. Więc tak. Witamy w dniu drugim, no w sumie pierwszym w Japonii. Nie idzie nam najlepiej. Pocę się bardzo, tak jakby ktoś chciał wiedzieć. Jest 28 stopni, będzie 33. My obecnie jedziemy do Kyoto. Jest to miejscowość, bardzo tradycyjna miejscowość, właśnie niedaleko Osaki. Będziemy jechać około godzinkę pociągiem. Mieliśmy bardzo blisko na tą stację, więc to przyjemnie. I tak, jest to bardzo tradycyjna miejscowość. A w ogóle jeszcze taka ciekawostka, którą chciałam powiedzieć tutaj o Japonii i ogólnie o mniejszych miejscowościach też może. Chodzi mi o Patryka na przykład. Tatuaże. Tutaj tatuaże są wciąż uznawane jako coś nie do końca akceptowalnego społecznie. No, są skojarzone z Jakuzą. No. Nie wiem, czy można mówić to słowo. No właśnie. No ale tak, Patryk ma taki tatuaż na ręku, dlatego na przykład nie możemy iść do term. A tak, jeszcze ma awokado na nodze. Teraz przyszliśmy do sklepu, żeby kupić coś do picia, bo oczywiście nic nie mamy. No ale tutaj powiem tyle. Wiemy, że woda to woda bezprzeźroczysta, resztę będziemy zgadywać. Wczoraj kupiliśmy kilka już takich herbat, były bardzo niedobre. Więc teraz musimy sobie wszystko tłumaczyć naszym Google Translate'em. Patryk zakupił pot. Dokładnie. Jest to podobno po prostu japoński napój, który ma działać po prostu jak Powerade i ma wypełniać po prostu, nie wiem, nawadniać. Co to, nawadniać. Bardzo, o, tak. Dokładnie. Dobre, dobre. Dobre, bardzo smaczne. Lepsze niż Powerade. Teraz idziemy sobie po Kyoto właśnie. Tak to wygląda. Tutaj jakie kwiaty, ładny zestaw. Na razie próbujemy dojść do takiej jednej z głównych ulic. Takiej, gdzie jest jedzenie, ładne widoczki. Tutaj można pożyczyć kimono za 4500 jenów, czyli za $45. Ciekawe. A jakie ładne. Gorąc. Kilka faktów o Kyoto.
przez ponad 1000 lat było stolicą Japonii, która potem została przeniesiona do Tokio. Przez moment było głównym celem do zrzucenia bomby atomowej, ale zostało to zmienione ze względu na religijne znaczenie tego miasta dla Japończyków. Obecnie jest jednym z lepiej zachowanych miast w Japonii. Teraz widzicie, jak wchodzimy do jednej z wielu świątyń znajdujących się w Kyoto. Świątynia nazywa się Koshin-do. Kolorowe piłki, które widać w tle, zawierają życzenia i prośby, które ludzie wystosowali wedle wierzeń, aby życzenie zostało spełnione. Osoba, która je napisała, musi w zamian oddać jedną ze swoich potrzeb. A tak wygląda Starbucks w Kyoto. Kyoto, Boże, co to źle mówię? Ciekawe bardzo. Chyba wejdziemy do środka zobaczyć. Takie wejście. Takie drzwi suwane. Ciekawe. Co zamówiłeś? Faktycznie jest matcha zielona. To jest sól matchowa. Sól matchowa, aha. No. Dobra, siadaj tutaj, próbuj. Próbuj. Dobra? Nie czuję matchy. Aha. Te taksówki tutaj to są oldschoolowe. I to naprawdę sporo takich jeździ. Nie, dużo rzeczy to jest takich bardzo starych. No. Po prostu widać, jak to się mówi, że jak się kupi Toyotę, to jeździsz aż przestanie kompletnie. I tak tutaj to wszystko wygląda mniej więcej. No, tutaj tak, to prawda. Ale wszystko ma super klimat. Spoko, widzicie, Japonia nie uskutecznia, a że konie ciągają wózki, tylko pan ciągnie. Ale słaba praca trochę, proszę pana, nie ma co ukrywać. I gdzieś pociągnął to. Czy wy sobie wyobrażacie, że ta świątynia tutaj, ta o, ma ponad 1300 lat? To jest niesamowite. Ona była tutaj przed 1000 rokiem. Widzę, że tutaj rzuca się pieniążek i potem się tym bierze i potem się chyba klaska i potem się coś robi. Nie, no nie, wchodź tam. Teraz przyjechaliśmy, jak widzicie, na bardzo turystyczny punkt, gdzie jest pełno ludzi. Jest to pawilion, złoty pawilion na wodzie. Tak się to dokładnie nazywa. Jest tam za tymi wszystkimi ludźmi. Może uda nam się lepiej pokazać. To my. Bilety wyglądają bilety, jak tak. Z Naruto. W bajce były, że tego, że trzymali tego i byli zaczarowani. Tak? No. Tak, tak. Takie bilety. Wejście tutaj kosztowało 500 jenów na osobę, czyli 5 dolarów. I 10 zł? 15 zł? 15 chyba, no. I tak. To na początku, ten pawilion na początku to była po prostu kogoś willa, ktoś tu sobie mieszkał. Potem zostało to sprzedane i ostatecznie zostało przemienione na tempu. Tak jak właśnie jest teraz, chociaż w sumie ja jak to wygooglałam, to było, że to jest złoty pawilion. Kiedyś było już spalone, odbudowane i teraz stoi i jest na liście UNESCO jako światowy zabytek. I to się nazywa złoty pawilion, bo to jest tłumaczenie bezpośrednie, jak dobrze mówię. Aha. Z nazwy. Właśnie zrobiliśmy bardzo potrzebny zakup. Proszę bardzo, mamy wiatraczki, takie co się nosi ze sobą. Jeden kosztował nas 16 dolarów, bo pani powiedziała, najpierw 600 jenów, czyli 6 dolarów. Ja mówię, o, to bierzemy dwa. Potem się okazało, że 16 dolarów, ale mówię już, to jest potrzebne. A naszą ostatnim przystankiem w Kyoto, czyli tutaj, gdzie teraz jesteśmy, jest ramen. O, właśnie, zaraz mnie uderzą tutaj. Jest ramen, który robią przy nas i który będzie palony przy nas. Zobaczymy, widzę, że jest lekka kolejka, ale mam nadzieję, że uda nam się jednak tam dostać. Podobno może jest tylko 12 siedzeń, więc trzeba czasem poczekać. Ale ciekawe doświadczenie, więc idziemy. To nasz pierwszy posiłek dnia dzisiejszego, a jest 14. Takie mamy oczekiwania.
A jaka będzie rzeczywistość? Zaraz się dowiemy. Jesteśmy w środku, dostaliśmy paczki, jak widać. Siniaczki. Siniaczki, tak. Fajnie. Ognioodporne. My już wyszliśmy, tam dalej kolejka. Jak twoje wrażenia? Super, mega. Dobre bardzo jedzenie. Bardzo dobre. A jaka porcja duża? Porcja strasznie duża. Dobrze, że nie wzięliśmy dwóch takich zestawów. Wiesz. No. Jak widzicie, Patryk używa wiatraczka, którego bardzo nie chciał kupować. Tak, ja się zgadzam. Bardzo fajne doświadczenie w ogóle. Takie po prostu inne. Nie, że zwyczajnie idzie się na ramen, tylko jest coś dodatkowego. Ogólnie bardzo miła obsługa. Mieli nawet kartki gotowe po polsku, żeby nam wytłumaczyć, co mamy robić, więc super. I no, jedzenie tak samo potwierdzam, jak Patryk powiedział, bardzo dobre. Dużo, że zostawiliśmy niestety. Jaki wielki ten ogień był w ogóle, nie spodziewałem się tak dużego. Tak, ogień był straszny, zresztą tak jak pan w ogóle tak, ja siedzę, mój telefon leży, pan sam sobie wziął telefon, mówi dobra, blisko, zrobi nam zdjęcie. My tak, no okej, za chwilę. Za chwilę bierze ten telefon, wkłada w jakiegoś selfie sticka u góry, sam z siebie w ogóle, nie pytając nas o nic. Wkłada telefon tam, ustawia, żeby nas dobrze było widać i tak każdemu. I tak sobie zrobił sam. Też uważam, że super pomysł, bo ja się właśnie zastanawiałam, jak to nagrać, żeby nas było widać. No. Genialnie. Super fajna sprawa. No.